Szef służby wywiadu zagranicznego Rosyjskiej Federacji powiedział spokojnym tonem: przed panem stoi o wiele ciekawsze i o wiele bardziej skomplikowane zadanie. Pana zadaniem będzie masowe, dywersyjne oddziaływanie psychologiczne. Będzie pan podważać i niszczyć myślenie krytyczne, deprecjonować tych, którzy tak myślą i mają społeczny wpływ. Będzie pan demoralizować oraz wprowadzać intelektualny chaos, destabilizować. W europejskiej tkance społecznej tworzyć ideologiczne martwe pola, doprowadzać do polaryzowania, tworzenia podziałów, antagonizowania oraz radykalizowania postaw, prowokować do coraz bardziej brutalnych konfrontacji wewnętrznych, rozbijać spójność i podważać narodową tożsamość, ośmieszać religię, ideologię oraz autorytety. Powiedziałaby od razu dodać: tymi i wieloma innymi sposobami, które zna pan lepiej ode mnie. Pana zadaniem jest doprowadzenie do krytycznego punktu wytrzymałości tych społeczeństw. Jednocześnie ma pan niezauważalnie projektować sympatię do nas jako najlepszego przyjaciela i wybawcę z kłopotów. Stwórzmy im wielki mentalny problem, który następnie z równie wielką chęcią pomożemy im rozwiązać. Podsumował, by od razu kontynuować. Ma pan na tę operację 20 lat oraz praktycznie nieograniczony budżet. Psychologiczna dywersja jest bezcenna, tak jak bezcenny jest ten wielki ideologiczny przewrót w głowach tych głupich, pozbawionych jakichkolwiek wyższych wartości Europejczyków. Najpóźniej do 2030 roku mają do nas sami przyjść i poprosić o to, abyśmy ich ratowali z egzystencjalnej opresji, powiedział zawieszając głos. Po krótkiej chwili znów kontynuował. Czy pan wie, że ich współczynnik reprodukcji już teraz wynosi 1,3? Do reprodukcji prostej, czyli podtrzymania gatunku, potrzebne jest 2,5. Reprodukcja rozwojowa zaczyna się od współczynnika na poziomie 2,6. W krajach Bliskiego Wschodu oraz krajach Trzeciego Świata, gdzie mamy nadal bardzo duże wpływy, współczynnik ten wynosi powyżej 5,0, a w niektórych regionach dochodzi nawet do 6. To też wielki potencjał do wykorzystania, który może pan brać pod uwagę, planując przyszłe społeczne antagonizmy i konfrontacje. Macie idealne możliwości do gry kartą rasistowską, do wzbudzenia odpowiednich skojarzeń, rzekł, a widząc wyraźnie zaciekawionego tym wątkiem swojego rozmówcę, dodał: jako wybitny specjalista od dywersji, wie pan lepiej ode mnie, że nic tak nie rozkłada zachodnich społeczeństw, jak umiejętne generowanie potrzeb i wpuszczanie ich w konsumpcyjny model życia. Niech to właśnie konsumpcjonizm będzie teraz nową ideologią. Ich religię trzeba ośmieszyć, tradycyjny model rodziny zniszczyć i spowodować, aby na poziomie płci była to kwestia umowna. Jak płeć człowieka będzie umowna, to wszystko w jego życiu zaczyna być umowne. Istotnym dla nich symbolom należy nadać negatywny wydźwięk, a wszelkiego rodzaju autorytety należy zdeprecjonować i ostatecznie zniszczyć. W ten sposób skutecznie pozbędą się tradycyjnego systemu wartości i przeoczą przekroczenie czerwonych linii prawdziwego cywilizacyjnego zagrożenia egzystencjalnego. W odpowiednim momencie, gdy z naszą pomocą poczują egzystencjalne zagrożenie, to w umiejętnie podany sposób dostaną od nas ofertę nowej ideologii, zakończył szef SVR. Był to fragment powieści 46 sekund autorstwa Xaviera Messinga. To powieść, nie wiem czy szpiegowska, bardziej ze świata pracy tajnych służb, świata tajnych wywiadowczych operacji psychologicznych. Pierwsza tego typu, naprawdę pierwsza tego typu, bo nie jest to historia bondowska. Bardzo ciekawa pozycja, która ukaże się na polskim rynku już jesienią. Mam nadzieję, że może zostaniemy patronem tej książki, a na pewno porozmawiamy z jej autorem. A teraz do rzeczy. Niedawno
miała miejsce kolejna rocznica Powstania Warszawskiego. Niewątpliwie włożyłem kij w mrowisko, repostując na fanpage'u GanTV.pl tekst, który, jak sądziłem, porusza nieco inne, ale równie ważne struny wrażliwości i powstańczego dyskursu. Jeśli więc jesteś w gorącej wodzie kąpany, nie doczytasz, nie obejrzysz, nie posłuchasz do końca i mimo to od razu wyciągniesz wnioski, zaspokajając twoje poczucie porządku i prawilności, od razu uprzedzam. Cześć i chwała bohaterom. Tak uważam. A teraz uwaga, bo będę lał z wiadra. Na początek treść owego kontrowersyjnego postu. Wszyscy dziękują dzisiaj powstańcom. Głównie za to, za co mam wrażenie oni sami nie chcą. Internet zalewa masa kiczu gloryfikującego jeden z najbardziej smutnych i beznadziejnych zrywów w historii Polski. To nie było bohaterstwo, to był gest rozpaczy. Kumulacja żalu, frustracji, złości, bezsilności. To nie są rzeczy, za które się powinno dziękować. To są rzeczy, przez które powinniśmy im tak po ludzku współczuć i przeprosić. Za taką samą bierność dzisiaj, jaką wtedy wykazali się ludzie niewidzący rodzącego się wokół faszyzmu. A nie było trudno, skoro na początku dotyczył tylko jakichś tam Żydów. Dzisiaj dotyczy jakichś tam homoseksualistów. Więc skoro nie chcemy kolejnego pokolenia rzucać na barykady, musimy podziękować nie powstańcom, ale politykom. Podziękować tak, żeby już nigdy więcej żaden z nich nie ważył się publicznie poniżać i znieważać jakąkolwiek grupę społeczną, wywyższać jednych ponad drugich, tworzyć przywileje dla jednych i obostrzenia dla drugich. A to niestety już się dzieje. Dlatego chcę podziękować powstańcom za co innego, pisze autor postu. Dziękuję wam za to, jak poradziliście sobie z traumą wojny. Dziękuję za to, że mimo tych wszystkich okropieństw, jakie musieliście przeżyć, jest w was więcej człowieczeństwa niż w niejednym z nas. Dziękuję za niesamowitą mądrość, jaką słychać w każdym wypowiadanym przez was zdaniu. Zdaniu o tolerancji, wspólnocie, odpowiedzialności za innych i ogromnej wadze edukacji. A więc jeszcze raz, drodzy powstańcy, przepraszam, współczuję i dziękuję. To treść tego postu, a reszta jest ode mnie. Teraz dla tych, którzy ulegli natychmiastowym emocjom i zaczęli od razu komentować. Nie chcę powiedzieć, że nie zrozumieli intencji autora, nawet jeśli tak było. Chociaż już po początkowym fragmencie powieści zdaje się, że spodziewacie się, co za chwilę będzie. Im jestem starszy, tym z większym rozsądkiem i spokojem staram się patrzeć na rozmaite zagadnienia, ale to trudna umiejętność i nie zawsze się udaje. Bo choćby z uwagi na doświadczenie posiadania broni, poruszania się w tym środowisku i konieczności rozmowy na jej temat z osobami, które jej nie posiadają, zmieniłem się. Zrozumiałem i pewnie jeszcze zrozumiem bardziej, jak często ulegamy stereotypom, jak łatwo dajemy się ponieść emocjom, jak dalece potrafimy być zatwardziali w swoich opiniach, wnioskach i przypuszczeniach, nie zawsze mając ku temu racjonalne podstawy. Ale czy musimy? Powiecie, życie to przecież przede wszystkim emocje. No tak, ale czasami to bardzo drogo kosztuje. Zacznę od czegoś pozornie niezwiązanego z tematem, co jednak zaskoczyło mnie samego już lata temu. Czy wiedzą państwo, dlaczego tak wielu ludzi na świecie tak bardzo lubi powieści kryminalne? Otóż dlatego, że u podstawy fizjologicznie i psychicznie tak jesteśmy skonstruowani. Ale że co, że żądza krwi, mordu i adrenaliny? Nie. Życie kosztuje nas bardzo dużo energii. Dlatego ludzki organizm działa w oparciu o zasadę ekonomiczności. Stara się zrealizować wszystkie swoje niezbędne życiowe funkcje jak najniższym wydatkiem energetycznym. Podobnie rzecz ma się w języku. Skuteczny i udany komunikat, który pozwala przekazać treść od nadawcy do odbiorcy poprzez kanał komunikacji za pomocą kodu językowego, tak się to fachowo nazywa, powinien być prosty i bez zbędnych ozdobników. Jeśli ktoś ma za sobą niezwykle cenne doświadczenie nauki łaciny, która podobno ma wrócić do szkół w szerszym wymiarze, ten prawdopodobnie zna uczucie określane w języku angielskim jako aha moment.
Jest taka chwila, kiedy po dłuższym czasie przyswajania deklinacji i słówek patrzymy na tekst Cycerona lub Owidiusza i niezrozumiałe do tej pory ciągi liter zaczynają, jak na filmowej animacji, układać się w całość. Pojawiają się sensy i treści wcześniej dla nas niedostępne. Wchodzimy na wyższy poziom komunikacji. Łączymy się z autorem, który od kilkunastu wieków już nie żyje, ale oto komunikuje nam, co miał na myśli pewnego słonecznego popołudnia gdzieś na obrzeżach Rzymu. To jedna z najbardziej satysfakcjonujących chwil. Może trochę jak złamanie tajemnego szyfru czy rozwiązanie matematycznej zagadki, ale w wymiarze humanistycznym. Błysk w oku, głęboki oddech, uczucie ustąpienia emocjonalnego swędzenia, jakby ktoś podrapał nas bezpośrednio w mózg. Wierzcie lub nie, takich momentów przeżywamy wiele w ciągu każdego dnia, bo nasz mózg uwielbia porządek, poukładanie, proste, gotowe rozwiązania poprzedzone chwilą emocjonalnego wzburzenia. Swędzenie, podrapanie, ulga. Jesteśmy uzależnieni od poczucia ulgi. Kiedy więc ktoś prosto i czytelnie, łatwo opowiada nam świat, w którym żyjemy, podświadomie czujemy się usatysfakcjonowani. Mózg lubi rzeczywistość czarno-białą. Ci źli, ci dobrzy. Tamtych słuchaj, z tamtymi się nie zadawaj. Tak jak w kryminale. Jest ich bardzo wiele, dziesiątki różnych historii, ale nasz mózg podświadomie wie, że będą dążyć do rozwiązania. Lubi to poukładanie. However, jak mówi Jeremy Clarkson, pewnie już wiecie, że rzeczywistość jest szara. I nie chodzi tu o smutny, choć modny ostatnio wśród dekoratorów wnętrz kolor, ani też o relatywizację prawdy. Chociaż kto miał na studiach logikę, nieważne. Ważne jest to, że nie zawsze wszystko jest takim, jak się na pierwszy rzut oka wydaje. To jedna z podstawowych zasad wywiadu i kontrwywiadu. Podobnie rzecz ma się z Powstaniem Warszawskim w sierpniu 1944 roku. Jeśli dobrnęliście aż tutaj, to bardzo się cieszę. Jeśli poprzednie zdanie już wzmogło waszą czujność, to śpieszę przypomnieć, co na początku. Cześć i chwała bohaterom. However, mam wielki niedosyt nauki historii w szkole, która tłuczona w liceum od czasów Mieszka bardzo często w czwartej klasie nie była w stanie dotrzeć jakkolwiek dalej niż do tematyki II wojny światowej. A od 1945 roku do czasów nam współczesnych to kilkadziesiąt lat fascynujących zdarzeń, przemian, zależności, pracy wywiadów, interpretacji informacji jawnych i do dziś nieujawnionych, o których można dyskutować godzinami. Brakuje mi tego. Będę uzupełniał tę wiedzę na własną rękę. Ale wracając do powstania. Czy to w książkach, czy publikacjach prasowych bardzo często spotykałem się z opinią, że oto właśnie powstanie było niepotrzebne, bez sensu, zginęła cała polska inteligencja. A także z równie bogatą listą komentarzy w stylu łatwo oceniać z perspektywy wygodnego fotela kilkadziesiąt lat później z sojowym latte w ręku. I ja się z tym zgadzam, że łatwo oceniać. Bo nie żyliśmy tam, wtedy w zbombardowanym smutnym mieście, dwadzieścia kilka lat po dopiero co odzyskanej niepodległości. Jak to? To już koniec? 123 lata niewoli, pierwsza wojna, 1918 rok, Polska niepodległa. I znów ten dojmujący strach pomieszany z bólem i wściekłością, nasączony bezsilnością, przeplataną chwilami nadziei, że może jednak się uda, musi się udać. Zwyciężymy. Oczywiście tyle się znamy, ile się sprawdziliśmy i bardzo miło jest znów ten mózg szukający satysfakcjonujących i kategorycznych rozwiązań mówić, że ja też bym walczył. Ale chyba zgadzam się z Bogusławem Lindą, że tak, walczyłbym o wolność, gdybym miał kilkanaście lub więcej lat w czasie Powstania Warszawskiego 1944 roku. I nie uważam, że było niepotrzebne i bez sensu, bo te kategorie po prostu nie pasują do tego kontekstu historycznego. Wróćmy teraz do owego repostu na fanpage'u GanTV.pl, który wzbudził tyle emocji. Czy Powstanie Warszawskie było bohaterstwem? Oczywiście, że było. Czy jednocześnie było gestem rozpaczy, kumulacją żalu, frustracji, złości i bezsilności? Oczywiście, że tak. Nie da się temu zaprzeczyć i nie idzie tu o żadną relatywizację prawdy. Co chciałem osiągnąć
umieszczając ów tekst na fanpage'u, żebyście nie byli tacy zacietrzewieni i z klapkami na oczach, żeby nasz pochód na 11 listopada i 1 sierpnia był bardziej świętem radości, nasz strach dzisiaj użyć słowa parada, niż drogą krzyżową smutku, cierpienia, bólu i krwi. Żeby nam się, dla nas samych i dla przyszłych pokoleń, w głowach rozjaśniło i poukładało. W tym kraju pomników, gdzie okruszek chleba, no i znów. Widzicie, jak silnie siedzi to w mózgu. W mózgu, który żąda prostych rozwiązań. Rocznica powstania nie jest oczywiście świętem radosnym. Nie wspominamy zwycięstwa, lecz klęskę. To nie jest 11 listopada, ale z drugiej strony. Czy tylko klęskę? Dzięki niej, tak trochę chyba, ktokolwiek chciałby na nas napaść, musi się liczyć z tym, że w naszej polskiej wściekłości, choćbyśmy finalnie mieli przegrać, to będziemy się bić do utraty tchu i ostatniej kropli krwi, a straty po obu stronach będą ogromne. Cieplutko się wam na sercu zrobiło, prawda? Czy jednak o takie pyrrusowe zwycięstwo nam chodziło? A być może jest tak, jak w rozmowie na ten temat właśnie napomknął jeden z moich kolegów, emerytowany policjant, ten nasz polski patriotyzm inny nigdy nie będzie. Choć ja bym sobie życzył, żeby jednak był taki w dobrym tego słowa znaczeniu amerykański. Autor wspomnianego postu apeluje o współczucie i przeprosiny za bierność, bo oprócz przyczyn ekonomicznych, Niemcy w wielkim kryzysie po I wojnie światowej, wielkie znaczenie dla rozwoju sytuacji miała także obyczajowość i inżynieria społeczna. Rodzący się faszyzm i nazizm, umiejętne napuszczanie jednych grup społecznych na drugie i vice versa. W latach 30. także te sprawy bagatelizowano. Jak pisze autor postu, wtedy chodziło o jakichś tam Żydów, dziś chodzi o jakichś tam homoseksualistów. Mam za sobą 15 lat pracy zawodowej jako lektor i dziennikarz. Środowisko artystyczne pełne jest ludzi o różnych orientacjach. Na swojej drodze spotkałem mnóstwo gejów i lesbijek i nigdy nie spotkałem się z ich strony w stosunku do mnie, do innych, ani wobec czegokolwiek z niewłaściwymi zachowaniami. Czy widok dwóch całujących się facetów na filmie albo na ulicy dla mnie, faceta hetero, jest jakoś szczególnie atrakcyjny i pożądany? No nie jest. Wolę, jak się całuje facet z babką. Ale czy z tego powodu mam atakować ludzi LGBT? Przecież to bzdura. Co ciekawe, przez lata obserwując i przysłuchując się różnym dyskusjom w tym temacie, zauważyłem, że dla najbardziej zatwardziałych przeciwników LGBT całujący się faceci są nie do przyjęcia. Ale już jak są to dwie dziewczyny w filmie erotycznym, to jest okej. Ciekawe. Żeby było sprawiedliwie, teraz przytyk w drugą stronę. Czy machanie penisami na paradzie w mieście oraz wieszanie kolorowych flag, majtek i staników na katolickich czy innych symbolach religijnych jest okej? No nie jest. Zastanawiam się tylko, kto to robi, bo nie geje i lesbijki, których znam. I to prowadzi mnie do finalnej konstatacji, ale miejcie z tyłu głowy wszystko, co powyżej, od pierwszego zdania. Czy nie jesteśmy dzisiaj współcześnie rozgrywani? Przez kogo? Nie wiem. Ale kiedy obserwuję wzajemne obrzucanie się guanem dwóch grup społecznych, to stając na moment obok i próbując objąć całość wzrokiem, tak jakbym patrzył na grę planszową albo World of Warcraft, za dobrze ten konflikt wygląda. Za mocno ten płomień się pali, jakby ktoś tym celowo sterował, napuszczał jednych na drugich. Zobaczcie, pchamy się w konsumpcjonizm. Niszczone są autorytety historyczne i religijne, niezależnie, czy ktoś jest wierzący, czy nie, bo nie o to tu chodzi. Pojawiają się kwestie rasizmu i tolerancji, jakby ktoś w wielkim kotle umiejętnie dosypywał kolejnych przypraw do tej dobrze skomponowanej, dywersyjnej zupy, która ma wzbudzić w nas tylko wściekłość, zantagonizować, skłócić. W pewnym momencie sami się nią karmimy i zaczynamy prosić o dokładkę, ale to i tak musi skończyć się w najlepszym razie gigantyczną niestrawnością. Co się wtedy dzieje? Dywersant, który wszystko to rozpoczął, wchodzi cały na biało, z gotowymi rozwiązaniami na tacy, na które jedni i drudzy, owe skonfrontowane grupy społeczne, chętnie przystaną, ale na warunkach dywersanta. I wtedy już pozamiatane. Kiedy dzisiaj z ust wyżej i niżej postawionych osób w państwie,
innych osób publicznych, autorytetów, słyszę w mediach coraz intensywniejsze słowa nienawiści szerzonej do takich czy innych grup społecznych w obliczu coraz mniejszego lub czasem już wcale braku oporu prowadzących te rozmowy dziennikarzy, to już wiem, że coś się dzieje. Że może stać za tym jakaś obca siła, która chce nas doprowadzić do upadku. I choć bardzo nie lubię łatek i kategoryzowania, to w celach literacko-humorystycznych się nimi posłużę. Czerwoni na twarzach z wściekłości, zacietrzewieni, przekonani o swojej jedynie słuszności, prawacy. Odpuśćcie. Roznegliżowani, ubrani w kolorowe flagi, machający częściami ciała LGBT-cy. Nie wieszajcie majtek na krzyżach i nie kolorujcie symboli religijnych. Rozsmakowani, nie zawsze odpowiedzialnie w swojej wolności czynienia wszystkiego, lewacy, proszę o chwilę refleksji. Gdyby to była scena filmowa, wyobraźcie sobie wielkie pole bitwy, na którym wszyscy się kotłujemy, choć nie identyfikuje się z żadną z wyżej wymienionych grup. Jest huk, łomot, szczęk żelaza i ten kopyt dookoła i nagle ktoś naciska przycisk pauzy. Zastygamy nieruchomo w swoich pozycjach z rękami pełnymi toporów, słów, racji, poczucia wyższości gotowych do skierowania na przeciwnika. Opada bitewny pył, ze zgiełku i wrzawy wyłania się dźwięk zaskakująco dojmującej ciszy i zdziwienia, powoli przechodzący w zażenowanie. Jesteśmy zastygnięci na swoich pozycjach, możemy tylko ruszać głowami i oczami, ze zdziwieniem spoglądając na siebie, z coraz silniejszym pytaniem wewnątrz domagającego się prostych i oczywistych, czarno-białych rozwiązań mózgu. Jak do cholery się tutaj znaleźliśmy? Wracając do repostu z fanpage'a, jest jak w latach 30. Gorączka rośnie, umiejętnie napędzana przez być może zewnętrzne siły. Być może z jednej i z drugiej strony. O jakie strony chodzi? Pozostawiam to już waszej ocenie. Rodzi się nowy stary faszyzm. Kolejna rocznica powstania warszawskiego jest przede wszystkim, oprócz uczczenia pamięci bohatersko walczących powstańców, okazją do refleksji, jak do tego doszło. Tak, jako czytelnik odebrałem sens tego wspomnianego na początku facebookowego posta, bo sami powstańcy w swoich mowach przypominają nam o dobru i pięknie, których brak obok obojętności i lekceważenia pozwolił kilkadziesiąt lat temu na narodziny zła. A historia lubi się powtarzać. Andrzej Leszczyński, gantv.pl. Do zobaczenia.